10 największych dram show biznesu. Dziś będzie o dramach, ale nie tych YouTube'owych, lecz nieco większych w show biznesie. Towarzyszy mi Drama TV. Był taki kanał Inwigilator, ale że realizowałem na nim materiały podobne jak na światowej historii, to postanowiłem nie dublować i przekazać go w dobre ręce. Także tak powstała Drama TV, czyli kanał o show biznesie, co może wielu Was zainteresować. Także zapraszam i zaczynamy. Grażyna Szapołowska i Jan Englert. Grażyna Szapołowska to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, laureatka Orła za główną rolę kobiecą w filmie Pantadeusz. Jan Englert jest również aktorem i dyrektorem Teatru Narodowego. Grażyna Szapołowska została zwolniona dyscyplinarnie właśnie przez Englerta. Powodem jej zwolnienia było niestawienie się na scenie. Aktorka w, w tym czasie zasiadała w jury Bitwy na Głosy. Szapołowska tłumaczyła, że Englert był świadomy, że ona nie może tego dnia stawić się w teatrze. Ponoć producent Bitwy na Głosy obiecał Englertowi finansowe zadośćuczynienie. Batalia Szapołowskiej i Englerta trwała przez 10 miesięcy. Jan Englert wygrał sprawę z Grażyną Szapołowską. Sąd rejonowy Warszawa i Śródmieście uznał, że powództwo Grażyny Szapołowskiej przeciwko dyrektorowi Teatru Narodowego Janowi Englertowi jest bezpodstawne. Szapołowska nie została przywrócona do pracy w teatrze, nie. Otrzyma także odszkodowania finansowego. Dyrektor teatru powołał świadków, którzy przyznali, że Angler niechętnie udziela swoim pracownikom zgody na występy w telewizji. Artur Żmijewski był ostatnim świadkiem i to on prawdopodobnie pogrążył Szapołowską. Leroy i Peja. Leroy to polski raper, producent muzyczny, przedsiębiorca, no i polityk. Jak to się mówi, panie marszałku, Wysoka Izbo, proszę o bit. I wielu z was niestety dzisiaj okazało się jest idiotami. Peja to raper, który stanął przeciwko Lirojowi, w jednej z najpopularniejszych bitew rapowych na polskiej scenie, Anty to pierwsze wydawnictwo zespołu nagły atak spawacza. Wtedy speją powiedzmy w składzie. Spawacze wraz z SlamSAtak, co było projektem Pei, zaatakowali Leroya... Leroy, Leroy, ten madafaka, może mi skoczyć na znaka Kielecka ekipa! Leroy postanowił odpowiedzieć chłopcom utworem Leroy był, Liroy jest i Lero będzie. O jednym zapomniałeś, nauczyć się rapować, mam jedną radę, przestań się ośmieszać. Tak i więcej chiczyć, a mniej w gównie mieszać. I beat, kill, a... I nie ukłamujmy się. Leroy pokazał kto jest mężczyzną, a kto chłopcem. Zresztą no popatrzcie na nich, zupełnie inna liga. Guns Roses, amerykański zespół hard rockowy założony w Los Angeles w 1985 roku. Gitarzystą grupy był Slash, ześ wokalistą Axel Rose i to oni byli motorami napędowymi konfliktu w zespole. Rose w 1997 roku wykupił pełne prawa do posługiwania się nazwą Guns Roses, choć Slash utrzymywał, że wokalista zmusił pozostałych członków do zrzeczenia się tych praw w 1992 roku podczas trasy koncertowej, grożąc, że w przeciwnym razie nie wyjdzie na scenę. Rose zdecydowanie zaprzeczył tej wersji. Konflikt doprowadził do rozpadu kapeli w oryginalnym składzie. Godsmack i Niki Six. Godsmack to amerykański zespół hard rockowy i heavy metalowy z wpływem grunge'u, który powstał w 1996 roku w Bostonie, zaś Niki Six to członek grupy rockowej Motley Crue. Twórca większości kompozycji. Kiedy Godzmak był jeszcze raczkującą kapelą, miał okazję supportować Motley Crue. Salierna wokalista Gocmaka, stwierdził, że Nikki Six nosił się jak król i traktował ludzi, jakby był panem świata. Wcześniej Godzmak występował z równie zasłużonymi zespołami i nigdy wcześniej nie byli tak pomiatani przez gwiazdy. Z tego względu po podniesieniu sukcesu również przez Godzmak, zespół wydał. Utwór Crying Like a Bitch, który opowiada właśnie o Nickim Sixie. Ten zaś stwierdził, że nie szanuje Sally goerny za piosenkę, którą o nim nagrał. Pink Floyd Angielski zespół rockowy założony w 1965 roku w Londynie. Ich twórczość początkowo była klasyfikowana jako rok psychodeliczny, później rok progresywny. Prawdopodobnie największy konflikt członków jednego zespołu. Mówiąc o tarciach we Floydach, trzeba powiedzieć, że muzykami grupy byli Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason i David Gilmore. I to Waters i Gilmore uchodzili za czołowych twórców. Waters okazał się jednak faszystą i tyranem. Wyrzucił zespołu Wrighta, a Gilmore tak się obraził, że nagrywał swoje partie w innym studiu. Po wydaniu The Final Cut, Waters oficjalnie rozwiązał zespół, zresztą w jego zamyśle ten album miał być pożegnalnym albumem. No, nieoficjalnie, po prostu odszedł z Pink Floyd, a Gilmore wcale nie chciał przestawać grać. Waters był jedynym problemem. Gdy ten odszedł, Gilmore przywrócił Wrighta i po skompletowaniu ekipy dalej zaczął występować pod nazwą Pink Floyd. Waters stwierdził, że to on jest Pink Floyd, i sprawa trafiła do sądu, a wygrał ją Gilmour. I tak arogancja Watersa sprawiła, że stracił swój zespół, który tak naprawdę nigdy nie był jego. Numer 5. Anna Mucha i Jona Krupa. Anna Mucha to polska aktorka, prezenterka telewizyjna i celebrytka, a właściwie głównie celebrytka. Joanna Krupa to polsko-amerykańska modelka i aktorka. Anna Mucha została ostatnio ośmieszona przez fundację Viva, która do sieci wypuściła plakat aktorki oblanej krwią, sugerujący, że jest morderczynią zwierząt. Najwidoczniej Anna nie zamierza się przejmować atakami i ostro krytykuje Joannę Krupę. Zaapelowała w programie Się Kręci, żeby ludzie nie kupowali sztucznych futer, bo rozkładają się miliony lat i robione są z tego samego tworzywa, co na przykład autostrady. Mają problemy kobiety. Numer 4. Edyta Górniak i Maryla Rodowicz, czyli dwie polskie wokalistki, damy polskiej muzyki rozrywkowej, zniszczone przez wiek i botox. Najpierw Maryla Rodowicz skrytykowała Edytę Górniak za brak przebojów, a potem przyszła pora na ripostę. Tak się nie zachowuje dama odparowała zdenerwowana piosenkarka. Numer 3. Taylor Swift i Scooter Brown. Taylor poinformowała w mediach społecznościowych, że prawa do jej piosenek, które nagrała w latach 2006-2017 współpracując z wytwórnią Big Machine Records, należą teraz do Skutera Browna, menedżera takich gwiazd jak Justin Bieber czy Kanye West. Brown kupił firmę za 300 milionów dolarów. Piosenkarka oskarżyła mężczyznę o prześladowanie i niszczenie kariery, a transakcję nazwała najczerniejszym scenariuszem. Konflikt zaangażowało się wiele gwiazd światowego formatu. O całym konflikcie opowiedziałam wam już na kanale Drama TV, więc zapraszam. Numer 2. Kuba Wojewódzki i Kinga Rusin. Polski dziennikarz muzyczny, telewizyjny, radiowy i prasowy, publicysta, satyryk, felietonista, celebryta, showman i perkusista. Związany z telewizją TVN i tygodnikiem Polityka. Kinga Rusin to ta prezenterka, która publikuje śmieszne posty na temat zwierząt, uchodźców i takie tam. Kuba wojewódzki stwierdził, że Kinga Rusin jest arogancka, brakuje jej kultury i nienawidzą jej współpracownicy. Tam mu za to odpowiedziała, a właściwie wyzwała go od narcyzów i idiotów. Wiem, ta informacja zmieniła wasze życie! Numer 1. Clint Eastwood i Jim Carrey, czyli ikona męskiego kina i ikona zabawnego kina. Jim Carrey, amerykański aktor i komik, zamieścił na Twitterze grafikę, na której przedstawiony jest karykaturalnie prezydent USA Donald Trump, ubrany w strój rzymskiego legionisty, który z zaciętym wyrazem twarzy wbija gwóźdź w dłoń krzyżowanego. Chrześcijaństwo w stylu Trumpa. Jezus był przegrywem, nieudolnym cieślą. Jest zbawicielem dlatego, że został ukrzyżowany. Lubię ludzi, którzy nie byli ukrzyżowani. Napisał Kay. Jezus przebaczy cię twoją nienawiść, Jim, ale ja nie. Takimi słowami Clint skomentował tę wypowiedź. Nie wiem jak wy, ale ja na jego miejscu bałabym się. się spieprzaj zanim ci łeb z kośnej wali koniu. Dzięki za obejrzenie do końca. Przypominam, zaglądajcie na kanał Drama TV, gdzie będą pojawiać się pewne newsy ze świata showbiznesu. biznesu. Ostatnio pojawił się film na temat konfliktu Taylor Swift i Scootera Browna, a dziś wszedł na kanał film poświęcony pedofilii w telewizji polskiej. Temat jest bardzo ważny, a niestety nie jest na tyle nagłośniony, na ile powinien. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zajrzyjcie również na światową historię, na którą też staram się regularnie realizować. Materiały, dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście. Kolejną dyszkę, czy też może kolejną historię. Trzymajcie się, cześć.